Teraz ja sobie pozwolę Państwu zabrać chwilkę i podzielić się z Państwem informacjami dotyczącymi mojej biblioteki. Powiem krótko o tym, jak Biblioteka Akademii Morskiej w Szczecinie wykorzystała i wykorzystuje w dalszym ciągu środki unijne. To jest niewielka biblioteka, bo liczy około 4000 studentów, zatrudnia 270 pracowników naukowych. W bibliotece jest zatrudnionych raptem 20 osób ze mną, więc tak jak mówię, nie jest to biblioteka duża, ale jest to biblioteka specjalistyczna, w związku z tym jest to, myślę, wytłumaczenie. Mamy około 130 tysięcy zbiorów zwartych, 8600 jednostek specjalnych zbiorów, 7,5 tysiąca czasopism. Mówię tak o tym, dlatego że jest to tło do tego, jak wykorzystujemy te środki. Pierwszym naszym projektem, w który biblioteka weszła też jako pierwsza w uczelni, mimo że uczelnia już wcześniej realizowała projekty Erasmusa czy inne, ale o te środki unijne sensu stricte dopiero jako pierwsza biblioteka aplikowała. Pierwszym naszym projektem było stworzenie czytelni multimedialnej. To był rok 2005. Chcieliśmy bardzo, ponieważ mieliśmy niewielką ilość dostępów komputerowych, dostępów do internetu, chcieliśmy stworzyć czytelnię multimedialną, żeby naszych czytelników wspomóc w swoich poszukiwaniach. I weszliśmy w projekt właśnie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Z tego funduszu był to niewielki projekt, opiewał na 83 tysiące złotych, ale z tego projektu mogliśmy sobie pozwolić, żeby zakupić 12 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu i te stanowiska, o których tutaj mówimy, wraz oczywiście z całym wyposażeniem. Dzięki temu zagospodarowaliśmy salę, która była starą katalogownią, był tam katalog oczywiście kartkowy, z którego już nikt nie korzysta, bo od 2000 roku mamy już pełen katalog internetowy. No i stworzyliśmy taką czytelnię multimedialną, może nie jest to szczęśliwe zdjęcie, ale naprawdę jest ona bardzo jasna i bardzo przydatna. Z początku mieliśmy takie zachwiania, czy faktycznie dobrze wstrzeliliśmy się z tymi pieniędzmi, ale okazało się po naszych obserwacjach, że bardzo, ponieważ tak jak widzicie Państwo statystyki, mówię jak na nasze warunki, ja rozumiem, że Państwo w bibliotekach uniwersyteckich macie zupełnie inne proporcje, ale jak na nasze warunki jest to dość imponująca statystyka. Drugim takim projektem, długo, że tak powiem, nie czekaliśmy, bo dwa lata po, złożyliśmy projekt już duży. Złożyliśmy projekt z POIG, który to był projekt, opiewał on na prawie 2 miliony. Był to projekt właśnie program operacyjny Innowacyjna Gospodarka i z tego projektu, ponieważ nie mieliśmy systemu zintegrowanego z innymi bibliotekami, z bibliotekami Szczecina, no i całego kraju, bo działaliśmy wcześniej na systemie SOWA, a wiadomo, pieniędzy na system z uczelni jest bardzo trudno dostać, w związku z tym aplikowaliśmy znowu z projektem unijnym i otrzymaliśmy te pieniądze. W ramach tego projektu zakupiliśmy i wdrożyliśmy system ALEF, kupiliśmy platformę do biblioteki cyfrowej Delibra, zakupiliśmy bazy morskie, które były bardzo istotne dla naszych użytkowników ze względu na
badania, które są przeprowadzane i przygotowywaliśmy zbiory do digitalizacji, wprowadzaliśmy pełne teksty do bazy. Oczywiście nawiązaliśmy współpracę z autorami, wydawnictwami, aby pozyskać prawa do umieszczenia w bibliotece cyfrowej publikacji. Oczywiście były z tym problemy, jednak biuro prawne wydało nam pewne opinie, z których skorzystaliśmy, przygotowaliśmy oczywiście umowy odpowiednie, no i mogliśmy w ten sposób pozyskać trochę wydawnictw, które mogliśmy zdigitalizować i umieścić w bibliotece cyfrowej. No i oczywiście musieliśmy, żeby to wszystko posadowić, musieliśmy mieć odpowiednie wyposażenie informatyczne, no i oczywiście odpowiednie pamięci. W związku z tym zakupiliśmy również to. No i oczywiście promocja projektu, która musiała być, bo takie są wymogi projektów unijnych. Na koniec zrobiliśmy konferencję właśnie zakończającą nasz projekt, która się odbyła na naszym statku. Myślę, że kilka osób z Państwa było, więc mam nadzieję, że się podobało. Co wprowadziliśmy, dla kogo była dedykowana ta biblioteka cyfrowa? Nazywa się ona Świat Morskich Publikacji, to środkowe logo, to jest właśnie logo naszego projektu. Odbiorcami były instytucje, były urzędy morskie, byli pracownicy indywidualni, czyli oficerowie, pracownicy naukowi, no i wszyscy zainteresowani gospodarką morską. Ta baza miała za cel wprowadzenie jak najwięcej publikacji z pełnym dostępem, publikacji głównie z zakresu szeroko pojętej gospodarki morskiej. No i w wyniku tej implementacji nastąpiła oczywiście wymiana myśli i prac naukowo-badawczych, podniesienie konkurencyjności akademii, podniesienie atrakcyjności itd., itd. W naszej bibliotece znajdują się wydawnictwa ciągłe uczelni morskich. Staramy się cały czas w dalszym ciągu, mimo że projekt już jest skończony dawno, bo projekt był na przestrzeni 2009-2010, staramy się coraz więcej tych publikacji pozyskiwać i mamy takie właśnie publikacje w swoich zasobach, jak Państwo widzicie. Oprócz tego są adresy portali, aktywne linki do baz, które są bezpośrednio związane z gospodarką morską i pełnotekstowe bazy morskie, które są zakupione przez bibliotekę tam na jedno stanowisko, czy tylko w IP biblioteki. No i oczywiście są materiały dotyczące historii Akademii Morskiej. System jest, biblioteka cyfrowa działa w Delibrze, gdzie można wiele rzeczy podłączać, w związku z tym tak się dzieje. Przechowywane obiekty są udostępniane przez www. Mamy również w naszym katalogu, katalog, system jest Alefa i do katalogu są podpięte również linki do biblioteki cyfrowej, czyli nie trzeba się już logować, przechodzić z naszej biblioteki do katalogu do biblioteki cyfrowej, tylko już klikając na pewne, oczywiście jeżeli ta sama wersja jest w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, można się od razu przełączyć na wersję elektroniczną. Takie mamy działy w naszej bibliotece cyfrowej. To jest drugi nasz projekt, który realizowaliśmy. No, wiadomo, że pieniędzy na digitalizację nie jest za wiele w uczelniach, w związku z tym postanowiliśmy w ubiegłym roku aplikować o DUNY, czyli do ministerstwa naszego na właśnie digitalizację zbiorów. I właśnie z DUN-ów, czyli działalności upowszechniającej naukę, otrzymaliśmy w ubiegłym roku ponad 70 tysięcy i również digitalizowaliśmy nasze zbiory. Robili to oczywiście robiła to firma zewnętrzna, ale nasi pracownicy podłączali zbiory do
biblioteki cyfrowej. Chciałam tym referatem podkreślić to, że warto starać się o pieniądze unijne, bo są to dosyć duże pieniądze. Pieniądze takie, których z uczelni nie otrzymamy. Wydaje mi się, że nawet ta nasza niewielka biblioteka jest przykładem na to, że można coś zrobić i że ma się z tego określone korzyści, co przekłada się naprawdę na komfort pracy bibliotekarzy, ale też na to, że postrzegają nas zupełnie inaczej użytkownicy. No już oczywiście nie wspominam o tym, że to jest dla naszych użytkowników bardzo istotne źródło. Dziękuję bardzo. Jeśli macie jakieś pytania Państwo, jedno pytanie bardzo proszę, bo chcemy utrzymać, że tak powiem, czas. Bardzo proszę. Piotr Staniak, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej. Chciałem zapytać króciutko, czy Państwo macie jakiegoś w bibliotece specjalnego pracownika, który koordynował te projekty unijne, czy to Wam robiliście to przy pomocy biura takich projektów, które istnieje w ramach uczelni Waszej? Bo to jest trudne taki projekt wdrożyć, rozliczyć i w ogóle przygotować. Więc tak, pierwszy nasz projekt sami pisaliśmy. Robiłam to ja z moją sekretarką. Drugi projekt robiła firma zewnętrzna, tą część, którą wysyła się do ministerstwa. Robiła to firma zewnętrzna, ale wsad również dostała od nas. No bo wiadomo, że firma zewnętrzna nie zna warunków i tak dalej. Więc wsad jakby do tego projektu dostała od nas. Natomiast my rozliczaliśmy to sami. Oczywiście wszystkie takie fakturowe rzeczy, no to robiła to kwestura, ale generalnie rozliczaliśmy to sami. Były to naprawdę 2 lata ciężkiej pracy. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu moich pracowników, naszych pracowników. Samą digitalizacją zajmowała się taka pięcioosobowy zespół, który typował publikacje, które będą digitalizowane i później je podłączał. Ale digitalizacją zajęła się firma zewnętrzna. No to tym bardziej to jest warte gratulacji, podkreślenia. Dziękuję i zauważenia. Bardzo. Dziękuję. No naprawdę, było to okupione ciężką pracą, ale patrząc na to, jak ludzie korzystają, bo faktycznie nie podam tutaj statystyk, od 2010 roku właśnie, no tak, od 2010 roku chyba w listopadzie, w połowie podłączyliśmy tą cyfrówkę. Jest ponad 700 tysięcy wyświetleń, no więc myślę, że warto było. Dziękuję bardzo.